Jedni omijają szerokim ukiem, a innym kojarzy się tylko z portalem ogłoszeniowym połączonym z koniecznością zaniżania ceny albo koniecznością odbioru osobistego. OLX, bo o nim mowa i jeśli zastanawiasz się czy wejść tam ze swoją ofertą, bo jeszcze nigdy nie sprzedawałeś albo sprzedawałeś bardzo dawno temu, ale się zraziłeś, to w tym odcinku... Opowiem ci, jak wygląda tam sprzedaż, obalę kilka mitów na temat kupujących, no i powiem, na co również powinieneś uważać, jeśli po raz pierwszy dopiero będziesz wystawiał tam swoje oferty. Więc zapraszam. Potrzebujesz opakowań na już? Firma Hejkapak zapewnia błyskawiczną realizację zamówień, szeroki asortyment i konkurencyjne ceny. Z Hejkapak zawsze masz możliwość jakości i terminowości. Wybierz Hejkapak, lidera w branży opakowań e-commerce. Partnerem odcinka jest Alespark najdokładniejsze narzędzie, do analizy sprzedaży na Allegro. Linki do partnerów znajdziecie w opisie. Zacznijmy od tego, że OLX z roku na rok coraz bardziej ewoluuje i mówię tutaj to z perspektywy sprzedawcy i według mnie idzie to w coraz lepszym kierunku, no jednak jest parę niedociągnięć. No i kiedy spojrzelibyśmy tak globalnie na rynek z góry, to pewnie zauważycie, że Obecnie powstaje jakby moda na tworzenie nowych marketplace'ów. No i druga rzecz, praktycznie coraz więcej firm łączy Sprzedaż stacjonarną ze sprzedażą online. No i nikogo nie dziwi, że w takim, na przykład, Media Expert, który kojarzy się głównie z elektroniką, e, możecie oprócz elektroniki kupić również wędkę, kurczaka wielkanocnego, żarełko dla świnki morskiej, czy na przykład choinkę. No i o czym nam to mówi? Ano o tym, że dziś każdy chce dotrzeć do klienta po prostu na różne sposoby, bo w dzisiejszych czasach ten klient jest praktycznie wszędzie. No i jeśli Pochodzisz z pokolenia, które kupuje nawet chleb na Allegro, to możesz dziwić się, że nie każdy proces zakupowy rozpoczyna zupełnie tak samo jak ty, czyli na przykład od Allegro. No i nie każdy tylko i wyłącznie kupuje na Allegro. Dlatego tym bardziej, teraz, kiedy Allegro śrubuje wymagania, jeśli chodzi o sprzedawców, warto zdywersyfikować swoją sprzedaż właśnie na różne kanały. No i nie chodzi o to, żeby odchodzić kompletnie od sprzedaży na danej platformie. Ale żeby to nie była jedyna platforma na której sprzedajecie. No i weźmy więc na tapet dzisiaj tytułowego oelixa. Po pierwsze należy pamiętać. I sobie to uświadomić, że no jest to dalej portal ogłoszeniowy, a nie typowy marketplace jak na przykład Allegro. Jeśli już zaczynacie sprzedawać, no to musicie troszkę odzwyczaić się od sprzedaży na typowym marketplace. Ale na przestrzeni lat pewnie i to się zmieni, bo jak nieoficjalnie dowiedziałem się od jednego z przedstawicieli Oelixa, to Oelix planuje włączyć funkcję multikoszyka, tak aby klient mógł kupić z Waszych ogłoszeń z kilku Waszych ogłoszeń i zapłacić za jedną przesyłkę. No ale zacznijmy więc od kilku praktycznych typów. No jeśli już założyłeś konto na OLX no to pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest Przerzucenie swoich obecnych ofert, na przykład z Allegro, właśnie na OLX. No i jest to jeden z takich bankamentów, tak mi się wydaje. No i nie będę się tutaj rozwodził nad tym, co jest lepsze: czy Bezlinker, czy Selassis, czy APILO. Obojętnie, gdzie masz magazyn swoich produktów, jeśli oczywiście go prowadzisz i gdzie obsługujesz swoje zamówienia, w większości przypadków proces wystawiania będzie wyglądał podobnie czyli Wszystkie twoje oferty po wystawieniu wylądują w zakładce nieopłacone. Oczywiście mówię tu w przypadku jeśli korzystacie z opcji zapłać jeśli sprzedaż na OLX. Jest to według mnie najbardziej optymalna opcja, jeśli macie na przykład dużo ofert do wystawienia. A jeśli nie jesteście na bieżąco, to tylko podpowiem, że jakiś już czas temu OLX wprowadził możliwość płacenia dopiero za ogłoszenie, czyli Uiszczania prowizji w momencie, kiedy coś sprzedamy z przesyłką OLX, czyli nie ma konieczności wykupywania pakietów ogłoszeń. Standardowo po sprzedaży płacicie prowizję w wysokości prowizji, która jest w danej kategorii, ale są, wydaje mi się, one o wiele niższe niż na Allegro, ponieważ część opłaty jakby serwisowej płaci klient, więc te koszty niejako rozkładają się na pół, na sprzedawcę i na klienta. No ale gdzie jest ten minus? No każde ogłoszenie musi być póki co aktywowane z osobna, ale jeśli już jest aktywne, no to możecie skorzystać z 30-dniowego auto przedłużenia, które jest również bezpłatne, a także yy, wiele sprzedaży w jednym ogłoszeniu, tak aby ponownie dołączyła się do tych ogłoszeń znowu przesyłka OLX, bez konieczności takiego ręcznego klikania. No i i tutaj musicie pamiętać, że aby korzystać z usługi zapłać jeśli sprzedaż, no to ogłoszenie musi mieć aktywną przesyłkę OLX. I tutaj nowość, bo może nie każdy to wie, ale niedawno pojawiła się możliwość nadawania przesyłek OLX kurierem już nie jest to tylko odbiór w punkcie ale dostawa pod tak zwane drzwi i tutaj te przesyłki obsługuje DPD. No i jeśli w ogłoszeniu uzupełnisz dane o przesyłce, no to pojawi ci się kolejny krok, czyli możliwość wyboru opcji zapłać jeśli sprzedaż. No i od razu wyświetli się również prowizja odpowiednia dla danej kategorii. Tutaj macie przykładowe wartości prowizji, ale jeśli chcecie poznać całość, no to w opisie podrzucam bezpośredni link właśnie do tych prowizji, czyli ogłoszenia powiedzmy mamy już wystawione. Wznawiane są, yy, są automatycznie dodane przesyłki. No to teraz trochę może o kupujących. No i standardowo, tak, są różni. Część chce odbierać osobiście, część chce negocjować cenę, co oczywiście możemy od razu w ogłoszeniu wyłączyć. Ale co zauważyłem, że jeśli Cenę trzymamy w miarę na poziomie, nie staramy się być na siłę konkurencyjni. Mamy też zdjęcia zgodne, na przykład, z zasadami Allegro, czyli miniaturki na białym tle, które no, dosyć ładnie się prezentują w tym wypadku. To zupełnie inni klienci do nas trafiają. No i tutaj kolejna rzecz. Która jest według mnie minusem, ale może też troszkę i plusem. No to wspominałem Wam o multi-koszyku, którego póki co jeszcze nie można zrobić na OLX. -ie. No i trzeba ręcznie tworzyć dedykowaną ofertę, jeśli klient na przykład chce kupić kilka przedmiotów z naszych ogłoszeń. No i jednym z plusów jest fakt, że możecie zapłacić mniejszą prowizję w tym wypadku. A mianowicie, zamiast płacić 10% od wartości koszyka, powiedzmy 200 zł, tak? czyli prowizja w tym wypadku, wynosi 20 zł. No to wystawiając dedykowane ogłoszenie. I kupując tylko jedne, płacicie tylko złotówkę za wystawienie tego dedykowanego ogłoszenia. Jeśli oczywiście nie macie tam żadnego wykupionego pakietu ogłoszeń OLX. Takie rozwiązanie też proponuje sam OLX, więc tutaj zaoszczędzacie mnóstwo w tym wypadku na tej prowizji. Ale co w tej sytuacji jest lepsze niż właśnie obniżenie prowizji? Wydaje mi się, że możliwość nawiązania bezpośredniej relacji z klientem. I to wydaje mi się również, że jest to. Lepiej rozwiązany niż na Allegro, bo klienci dużo piszą do nas, dużo pytają. Ta relacja może spowodować, że klient po prostu będzie z waszych ogłoszeń korzystał częściej. No, i dla przykładu, jeden z moich klientów robi od ponad pół roku zakupy u mnie i czasami kilka razy w miesiącu. Czyli zaznacza oferty poprzez zadaj pytanie w ofertach, które go interesują, a ja pod to robię mu po prostu dedykowane ogłoszenie. No ale oczywiście nie jest też tak, że OLX jest w ogóle pozbawiony jakichkolwiek wad tutaj jeśli chodzi o kupujących i wiadomości z tymi kupującymi, ponieważ jeśli zakładacie świeże konto, no to spodziewajcie się już wiadomości od razu od botów, które Będą to chciały od was wyłudzić pieniądze, czyli najczęściej dane z waszej karty, z wasze, dane waszego konta bankowego, najczęściej SMS-em poprzez link lub przez Whatsappa. No i zasada jest taka, że nie klikamy w żadne linki, które do nas przychodzą spoza. OLX-a, tylko prowadzimy korespondencję poprzez wiadomości OLX. Ostatnio pojawiła się też taka moda na kody QR, które właśnie wiadomości o a przesyłają do nas klienci. Takie wiadomości są szybko banowane przez OLX, ale czasem bywa tak, że minie trochę czasu zanim OLX zablokuje takie konto, więc tutaj Uwaga, żeby się też nie nadziać. Nie klikać w żadne kody QR, nie skanować ich. Z takich minusów organizacyjnych, jeśli na przykład mamy już większą sprzedaż, no to minus jest taki, że każde ogłoszenie musimy zatwierdzić oddzielnie. Mimo iż to, że generuje się etykieta automatycznie, jeśli potwierdzimy tą sprzedaż, no to jednak takie zamówienia nie lądują na przykład w BaseLinkerze. Czyli jeśli chcemy, żeby zaktualizowały nam się e, stany magazynowe, które prowadzimy w BaseLinkerze, no to musimy takie zamówienie wprowadzić ręcznie. Ale z drugiej strony y, integracja z tą platformą y, oprócz wystawiania pomaga również synchronizować stany magazynowe na innych platformach. Więc jeśli na przykład sprzedamy coś na Allegro, Wyprzedamy w ogóle, no to takie ogłoszenie również zostanie zakończone przy stanie zerowym na OLX. No i jeśli już coś sprzedamy, no to czas na wysyłkę nie jest tak wyśrubowany jak na Allegro. Tu wydaje mi się, że klienci się są bardziej. Cierpliwi. E, jedyne co, OLX często robi na przykład promocje, więc czasem na przykład do konkretnego dnia, do konkretnej godziny e, jest możliwa wysyłka za złotówkę. No i część kupujących wtedy pisze, do, będzie pisać do Was, abyście przygotowali dedykowane ogłoszenie, to najlepiej zrobić to w miarę szybko, aby no, klient mógł z tej e, możliwości, z tej przesyłki skorzystać, no bo po tym dniu oczywiście wskakuje normalna cena scennika. No, i co do zakupów, Oelix od czerwca wprowadził nowy system oceniania, który no, powoduje, że Wy, jako sprzedawca, jesteście bardziej wiarygodni na platformie. Oczywiście stare oceny były wyzerowane, już nie są jakby widoczne. Natomiast nowe no trzeba zbierać od nowa. No ale zauważyłem, że kupujący jednak co jakiś czas wystawiają te oceny. Aktualnie teraz mogą nas ocenić osoby, które kupiły u nas coś z przesyłką ELX, więc no, troszkę te luki zostały zapełnione, że jakieś fejkowe konta no nie mogą nam, jeśli ktoś u nas nie kupił albo niby coś zamówił, to nie mógł nas ocenić, e, że na przykład czegoś nie dostał, tak? No i jeśli chodzi o mnie, ja z miesiąca na miesiąc widzę coraz większy potencjał w tym portalu, więc pewnie tutaj będzie kwestią czasu, zanim więcej usprawnień się pojawi, no bo pamiętajcie też, że mimo wielkiej konkurencji na rynku, OLX cały czas jest no nie widać jakiegoś upadku, tak jak było to na przykład z Shopee czy, czy z Wszystko.pl więc jeśli nawet sceptycznie podchodzicie do samej sprzedaży, no to wydaje mi się, że i tak warto tam być ponieważ jest to kolejne miejsce, w którym Potencjalny klient może was odnaleźć, i to nie musi być właśnie wcale tak, jak wam wspomniałem na początku, że klient zaczyna robić zakupy od Allegro. Chociaż statystycznie pewnie więcej osób tak zaczyna niż od Oelixa, to Możecie sobie zagarnąć część kupujących właśnie na platformie OLX. Po prostu tworzycie kolejne miejsce, o których klient może się od Was dowiedzieć. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii i doświadczeń na tym serwisie. Tymczasem, dzięki za dziś. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.